dystansie 5,15 km. Na starcie zameldowało się 141 zawodników, więc myślę, że sporo. Jeżeli chodzi o specyfikę biegu, no to bieg górski. Na jednej pętli 5-kilometrowej przewyższenia ponad 300 metrów. W sumie na 15 km daje to cyfrę ponad 1000 metrów, czyli ponad kilometr przewyższeń. To masowa rekreacja. O to chodzi koszańskiemu TKKF-owi, żeby upowszechniać rekreację, spędzanie aktywnie czasu wolnego. I największą nagrodą chyba właśnie jest ten medal na linii mety. To Łukasz Milewczyk z Leborka. Bardzo ciężko się biegło, te podbiegi naprawdę dawały się we znaki i tutaj siła biegowa na treningach się przydała ewidentnie. Są takie cztery bardzo strome podbiegi, pod jeden musiałem podejść, bo naprawdę było mi ciężko nawet truchtać. Biegałam jeszcze w szkole średniej, ale no, to było dwie ciąże temu, tak? Także no, chyba czas na to, żeby powrócić do biegania. Organizacja moim zdaniem kapitalna, jak na koszalińskie warunki. No jak widać, ładny start, ładna meta, dużo ludzi, pogoda dopisała. Góra, gdzie były takie kamienie. Mój tata kiedyś skręcił tam kostkę. Za parę dni kończę 83 lata. Niestety, co roku biega się troszkę wolniej, ale jeszcze mam chęć i zapał do tego, żeby biegać. Prowadzę dosyć sportowy tryb życia, wcześniej wstaję, wcześniej kładę się spać. W ciągu życia nie wypaliłem ani jednego papierosa, nie piję wódki. Trasa wyjątkowo trudna. Kilka takich... Strasznie. Mimo tego, że jestem najstarszy, to jeszcze za mną zawsze jakaś grupka przychodzi. W swoim życiu zaliczyłem kilkaset biegów, ale przyznaję, że dzisiejsza trasa była jedną z bardziej urozmaiconych, jaką zaliczyłem, także podobał mi się bieg, dosyć ciekawy naprawdę. Biegi ogólnie są taką nudną dyscypliną i tak mi się wydaje przynajmniej, nie wygrywam zbyt często biegów, także to są jednostkowe sytuacje, co jest potrzebne, trening, przede wszystkim trening. Władze też są z nami, też biegają i pokonały 15 km, także gratulacje szczególne.
Pan Kazimierz jest najstarszym uczestnikiem dzisiejszej imprezy.